W tej chwili toczy się na lewicy dyskusja o strategię lewicy. Pojawiają się głosy, że w tym bipolarnym podziale na obóz populistycznej prawicy i obóz liberalny, reprezentowany przez KOT, Nowoczesną i Platformę, nie ma przestrzeni dla lewicy, że lewica powinna się dołączyć do tego obozu liberalnego, do obozu KOD-u. Pojawiają się też takie głosy, które płyną ze strony na przykład partii Razem, że lewica powinna tworzyć lewicową alternatywę wobec obu tych obozów. Jakie jest pana stanowisko w tej sprawie? Zdecydowanie bliżej mi do tych, którzy uważają, że lewica powinna mówić własnym głosem. Dawno już przestała mówić własnym głosem w kwestiach oceny nie tylko tej dawnej historii, powiedzmy PRL, prawda, druga RP i tak dalej, ale nawet w kwestiach transformacji przede wszystkim. Także przegrana lewicy, pomijając różne jej błędy marketingowe, taktyczne i tak dalej, jest rachunkiem wystawionym za brak poglądu, krytycznego poglądu, samokrytycznego na temat transformacji. Jeśli manifestacje KOD-u odbywają się pod hasłem zwycięstwa z komunizmem i niedopuszczenia powtórki z komunizmu, no to entuzjastyczny, taki euforyczny udział działaczy czy SLD, czy innych formacji lewicowych w roli przystawek naraża po prostu ich na śmieszność. To się zupełnie mija z celem. Oczywiście, że trzeba współdziałać w obronie demokracji, iść wówczas na, nie tyle nawet na kompromisy, bo to w tym wypadku nie wymaga kompromisu. Po prostu o pewnych rzeczach się nie dyskutuje teraz, będzie się o nich rozmawiało później. Natomiast stanowisko przytoczone tutaj partii Razem, chociaż nie tylko ona na to wpadła, że dwie partie, dwa wielkie bloki prawicowe zmonopolizowały, taki typowy duopol tutaj mamy, monopolizowały i scenę polityczną, i narrację ideologiczną, no z tego wynika wniosek wręcz odwrotny niż się sugeruje. Dla lewicy nie to, że nie ma miejsca, tylko ktoś próbuje jej odebrać miejsce, ktoś próbuje ją zmarginalizować. A więc rezygnacja z własnego głosu, z dystansu, on nie musi być równy jednakowy, ale z dystansu wobec PiS-u, Platformy Nowoczesnej, no to jest rezygnacja po prostu z własnego bytu. Zostaje rola przystawki.